Dzień dobry moi drodzy. Nagraliśmy dla Was materiał na temat kielicharek. Na polskim rynku kielicharek, czyli tych elementów do zrobienia tak zwanych kielichów przy połączeniach kielichowych, na polskim rynku jest bardzo dużo. Sam tutaj przygotowałem wraz z moim zespołem, oczywiście nikomu nie ujmując, część kielicharek, jakie mamy na sklepie. I dzisiaj kilka słów na ten temat właśnie chciałem Wam powiedzieć. Sprawdzimy sobie, jak one działają, czym się różni jeden model od drugiego. Zobaczymy niektóre przynajmniej w akcji. No i cóż, no i myślę, że bierzmy się po prostu do działania. Zacznijmy od takiej bardzo popularnej marki, jaką w Polsce jest marka Value, czyli z angielskiego wartość. I pierwsze urządzenie, jakie tutaj mamy, to jest kielicharka o modelu VFT808E. Zrobimy sobie taki mały unboxing. No i co my tutaj mamy? Mamy walizeczkę, jak widzicie. Myślę, że to jest bardzo fajne, bardzo praktyczne. I tutaj akurat jest kielicharka z takimi elementami pomarańczowymi. Tutaj mamy mniej więcej coś takiego. W walizce mamy dwie tak zwane wkładki. Jedna wkładka to jest wkładka calowa, druga wkładka to jest wkładka metryczna. Od razu sobie wyjaśnijmy, kiedy używa się jednej, a kiedy używa się w drugiej. Wtedy, kiedy mamy rurki albo metryczne, czyli te, albo calowe. Dokładniej rzecz biorąc, kupując rurki w kręgach, najczęściej, najprawdopodobniej kupował będziesz rurki właśnie calowe. Natomiast czasami bywa tak, że te rurki oryginalne, które tak często nazywamy w klimatyzacji, te, które wychodzą ze splita, to często są rurki metryczne. One są troszeczkę po prostu mniejsze. Wówczas najczęściej wykorzystujemy kielicharkę metryczną. Dodatkowo także chłodnicy. Ci, którzy pracują w chłodnictwie, bardzo często właśnie wykorzystują takie miarki, takie wkładki metryczne. Natomiast my tutaj mamy przygotowane rurki małe, rurki 3/8, takie sobie już tutaj przygotowałem po to, żeby potestować robienie kielichów. No i tak sobie to będziemy robić. Ta kielicharka, można jej używać zarówno ręcznie, tak jak zwykłej, standardowej kielicharki za pomocą po prostu Waszych rąk, ale dodatkowo to jest bardzo fajny model przygotowany na wkrętarkę. Czyli jak widzicie, zdjąłem sobie rączkę, mam przygotowaną wkrętarkę, tutaj mam specjalny bit, wkładam go tutaj i już tak na dobrą sprawę, widzicie, można tym kręcić. I spróbujmy sobie może zrobić takiego kielicha, że tak powiem. To, co jest jeszcze fajne bardzo w tych wkładkach, to jest ten ogranicznik. Dzięki niemu zawsze idealnie wyjmujemy rurkę. Nigdy nie wyjmiemy za mało, nigdy nie wyjmiemy jej za dużo. Czyli robiąc sobie taki kielich, przysuwam, cyk, zamykam, ściągam. Następnie nakładamy sobie, a to jest w ogóle taka kielicharka jeszcze przez nikogo nie używana. Dobrze, mamy kielicharkę nałożoną, teraz może ona już się wreszcie ładnie nam przesuwać. Większość instalatorów zdejmuje z wkładek te zabezpieczające śrubki imbusowe, dlatego miałem taki na początku problem. One nieco utrudniają nam pracę, bo jest to trochę niewygodne, natomiast zawsze jest bezpieczniej, no ta kielicharka nie spadnie nam sama z tej wkładki, to jest taka jedyna różnica. Ok, mamy nałożone, jedziemy sobie i zaraz zobaczymy, jak nam ten kielich wyjdzie. To też, jak widzieliście, jest przygotowane pod wkrętarkę, więc nie musimy kręcić ręcznie, no i robimy sobie kielich. I jeszcze tu. No i na moje oko kielich wyszedł naprawdę idealnie. Łatwo, miło i przyjemnie. Oczywiście ja taki kielich robiłem pierwszy raz, stąd może takie moje nieco nieskoordynowane ruchy. Nie używam takich kielicharek, ale jak widzicie, jest to takie dosyć, myślę, że intuicyjne. Tak jak wspomniałem wcześniej, można też to kręcić ręcznie, także jak nie macie pod ręką wkrętarki, jak najbardziej ręcznie jesteście w stanie taki kielich zrobić. Czy mi się podoba, czy bym kupił?
Myślę, że tak. Myślę, że jest to dosyć ciekawa inwestycja. Wygodnie będzie się to robiło, szczególnie przy takich montażach multisplitów. Jeżeli mamy do zrobienia na zwykłym splicie łącznie 4 kielichy, ok, nie jest to problemem, możemy kręcić ręcznie. Natomiast przy multisplicie, gdzie czasami tych jednostek jest bardzo dużo, na przykład 5, to przy samej jednostce zewnętrznej musimy zrobić aż 10 kielichów. Ręka wówczas może boleć. Myślę, że jest jak najbardziej ok. Kielicharka model VFT808. To jest kielicharka najbardziej podstawowa. Też zapakowana w taką dosyć, myślę, że fajną walizeczkę. Nie wiem, czy instalatorzy przenoszą te kielicharki później w tych walizkach. Tutaj już wiecie coś od siebie prawdopodobnie. No i cóż, w środku mamy dwie wkładki. Mamy wkładkę calową, mamy wkładkę metryczną. Wkładki metrycznej używamy do głównie chłodnictwa, wkładki calowej głównie używamy w klimatyzacji. I tak jak wspomniałem, jest to najbardziej podstawowy model kielicharki. On nie wyróżnia się niczym specjalnym od kielicharek, które wyglądają w ten sposób. Mamy pokrętło do robienia kielichów. Tutaj nie podłączymy wkrętarki, nie mamy tutaj żadnych bajerów typu ograniczniki, jakie możemy znaleźć w innych modelach, czy to marki Value, czy to marki Black Diamond, czy jakichkolwiek innych kielicharek, jakie są dostępne na polskim rynku. Myślę, że jest to model podstawowy, tak jak wspomniałem, w zupełności wystarcza do zrobienia prawidłowych kielichów. Nie ma żadnych wodotrysków, nie ma żadnych fajerwerków. Jest jak najbardziej ok. Kielicharka marki Value, model VFT808UMI. Musimy rozciąć opakowanie. No i w środku mamy bardzo, myślę, że fajną, wygodną, poręczną walizeczkę, a w walizeczce znajduje się nasza kielicharka. Jest to kielicharka w kolorze czarnym, zarówno wkładki, jak i sama kielicharka jest w kolorze czarnym, z dosyć ciekawymi designerskimi elementami w kolorze pomarańczowym. Podobnie jak w przypadku często innych kielicharek, tak i tutaj mamy dwie wkładki. Jedna wkładka jest metryczna, druga wkładka jest calowa. Jest to kielicharka, myślę, że jak najbardziej podstawowa. Nie ma tutaj żadnych specjalnych bajerów, z wyjątkiem tego, że na tej właśnie wkładce mamy, tak jak widzicie, taką specjalną suwnicę, która ogranicza nam wyciągnięcie rurki, czyli nie możemy wyjąć tej rurki za bardzo, oczywiście o ile wcześniej sobie ustawimy tą suwnicę w tym miejscu. Dzięki temu kielichy, które będziemy na takiej kielicharce robili, będą zawsze powtarzalne, zawsze będą wyglądały w ten sam sposób. Jeżeli chodzi o wagę tej kielicharki, to waży ona swoje, nie jest to ani dużo, ani mało, natomiast nie jest to najlżejsza kielicharka, jaką miałem możliwość trzymać w rękach, bo te najlżejsze to w moim przekonaniu są kielicharki marki Black Diamond. Ale ta jest jak najbardziej poprawna, jeżeli rozpoczynasz swoją przygodę, nie chcesz zbyt dużo wydać na zakup takiej kielicharki. Myślę, że to jest bardzo spoko rozwiązanie i z pewnością wystarczy na długie lata. Podobnie jak inne kielicharki tego typu, także i ta posiada sprzęgło, czyli kręcimy dopiero do momentu, aż usłyszymy charakterystyczny taki przeskok, wtedy kielich jest wykonany. No i to tyle. Myślę, że model, tak jak mówię, bardzo ciekawy, warty zainteresowania. Kielicharka marki Value, model VET19LI, to jest chyba jedyna kielicharka dostępna na polskim rynku, która jest elektryczna. Tak przynajmniej mnie się wydaje, że to jest jedyny taki model. Zrobimy sobie unboxing, zobaczymy, co mamy tutaj w środku. A w środku mamy instrukcję obsługi, mamy ładowarkę. Mamy coś, co można byłoby nazwać kamieniami, które są oznaczone do każdego rodzaju rurki, do każdego rozmiaru rurki indywidualne. Tutaj mam na przykład kamień na rurkę 1/4, tutaj na 3/8, a w standardzie mamy łącznie 5 kamieni. Te kamienie w razie czego można dokupywać, gdyby nam coś wypadło, gdybyśmy potrzebowali inne rozmiary, których nie ma w standardzie, wiem, że można je dokupić. No i mamy coś takiego dosyć dużego, ale nie ciężkiego. To jest cała kielicharka, leży w dłoni, tak całkiem w porządku.
Mamy tutaj baterię, bateria ładowana jest od dołu do środka. I sprawdźmy sobie może, jak ta kielicharka działa. Zrobię sobie tylko troszeczkę miejsca, to odłożymy na bok. Mam tutaj przygotowane już rurki, uprzednio wykratowane i zrobimy sobie kielich na rurce 3/8 cala. Najpierw taką rurkę musimy zaaplikować w kamień. To jest kamień odpowiedni. I to, co jest ciekawe, tutaj mamy ogranicznik. Dzięki temu ogranicznikowi rurkę nie mogę wyjąć za daleko. Dzięki temu ten kielich zawsze będzie wychodził idealny. Fajne jest też to, zobaczcie, że kiedy ustawiam sobie ten ogranicznik, otwieram, wkładam rurkę i zamykam, to sam ogranicznik mi się przesuwa. Myślę, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. Teraz taki kamień muszę sobie zaaplikować bezpośrednio do środka, a następnie tutaj na kielicharce mam taki panel sterowania, nazwijmy to. No i cóż, jak mamy wszystko włożone, naciskamy sobie tutaj tą dźwignię, a następnie tutaj w tym miejscu mamy przycisk, który służy nam do zrobienia kielicha. I zobaczcie, jakie to jest proste. Klikam przycisk, puszczam. Kielich został zrobiony, teraz kielicharka się wykręca, idzie w drugą stronę. Otwieramy sobie tą naszą dźwignię. Wyjmujemy kamień ze zrobionym kielichem, no i zobaczmy, jak nam ten kielich wyszedł. Najpierw spojrzę ja, fachowym nazwijmy to okiem. No ja myślę, że kielich jest bardzo fajny. W 100% będzie się nadawał i tak jak widzieliście, było to bardzo szybkie, bardzo wygodne na pewno. Tutaj ciężko się pomylić, jakkolwiek. Jeżeli ktoś tych kielichów ma do wykonania dużo w swojej pracy, bo na przykład montuje dużo czy to multisplitów, czy może jakieś VRF-y, to myślę, że taka kielicharka z pewnością ułatwi pracę. Nie jest to model jakiś hiper tani, ale czas pracy też kosztuje, więc myślę, że warto się tym wziąć zainteresować. To, co jest ciekawe, ma ona też tutaj lampkę, którą włączamy i wyłączamy przyciskiem z boku, więc nawet możemy robić w ciemnych miejscach i taka kielicharka i tam się wygodnie sprawdzi. Przebrnęliśmy sobie przez wszystkie modele marki Value, które chciałem Wam pokazać. Teraz zaprezentuję Wam kielicharkę marki VIPCOOL. Kielicharka marki VIPCOOL, konkretnie to jest model EF2. Może on być zapakowany albo w takim blistrze, jak widzicie. Wówczas mamy kielicharkę z wkładką calową. Albo możemy też kupić taki większy zestaw, dosyć ciekawej, myślę, walizeczce. I wówczas w takim zestawie, poza wspomnianą kielicharką i wkładką calową, dostajemy także całkiem ciekawy, przyjemny, myślę, że w obsłudze, nóż do obcinania rurek, a także tak zwany gradownik ołówkowy, który służy do gradowania rurek mniej więcej w taki sposób. Co o samej kielicharce powiedzieć można? Na pierwszy rzut oka widać, że jest taka dosyć ładna. No mnie osobiście podoba się ten ich design, podoba mi się kolor zielony. Tak prywatą trochę rzucę, zawsze chciałem mieć samochód w tym kolorze. Jeszcze nie mam, ale wszystko przede mną. Kupujcie kielicharki na naszym sklepie. A na samej wkładce znajdziemy ogranicznik. Myślę, że ten ogranicznik jest ciekawym rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy obawiają się, że ich kielichy nie będą powtarzalne. Dzięki tej wkładce wiemy, że zawsze tak samo wyjmiemy rurkę. I tutaj ten ogranicznik również jest w tym ciekawym zielonym kolorze. Ogólnie myślę, że kielicharka bardzo przyjemna, bardzo fajna, chodzi całkiem dobrze. Oczywiście jak wszystkie kielicharki tego typu, tak i ta kielicharka posiada sprzęgło. Dzięki temu kręcimy aż do tak zwanego cyknięcia. Jeżeli chodzi o wagę całego zestawu, myślę, że podobnie jak w przypadku marki Value, jest waga bardzo, bardzo zbliżona. Śmiem wręcz powiedzieć, że to wyjeżdża z jednych fabryk. Być może tutaj rzucam jakieś herezje, być może to jest prawdą, być może o tym się kiedyś przekonamy. Zobaczymy, ale jeżeli chodzi o lżejsze kielicharki, to z pewnością będą to kielicharki z czarnego diamentu, z Black Diamonda.
I tyle myślę, jeżeli chodzi o tą kielicharkę. Czy bym taki zestaw kupił? Myślę, że bym kupił. Zestaw jest o tyle ciekawy, że jeżeli ktoś rozpoczyna swoją przygodę, chce kupić nóż, chce kupić gratownik, chce kupić kielicharkę, tutaj wszystko mamy w jednej dosyć ciekawej walizeczce. Albo jeżeli ktoś potrzebuje samą kielicharkę, to można kupić w takim blistrze, bo i tak prawdopodobnie większość instalatorów nie korzysta później z tych walizek. Te narzędzia gdzieś latają w jednej wielkiej skrzyni albo w plecaku. I to też myślę, że będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. Jesteś instalatorem klimatyzacji? Szukasz hurtowni, w której mógłbyś kupować? shopklima.pl. Tutaj znajdziesz urządzenia, narzędzia i materiały na montaż klimatyzacji. Wejdź na shopklima.pl i sprawdź zakładkę Współpraca. Kielicharka z Whipcoola, tudzież Whipcoola, opowiedziana, obejrzana. Zajmijmy się teraz kielicharkami z Black Diamonta. Mamy tutaj cztery modele i też o każdym z nich chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów. Kielicharka marki Black Diamond, a konkretnie model 14545A. Ładny kartonik, w środku kartonika pusto. Mamy jedynie kielicharkę z wkładką i prawdopodobnie to jest instrukcją. Tak, wygląda to jak instrukcja. Nie jest w języku polskim, jest w języku angielskim, ale kto potrafi robić kielichy, to tak samo tutaj na tej kielicharce też się będzie robiło kielichy. Kielicharka od razu jest założona na listwę. Na tej listwie mamy ogranicznik, który ogranicza nam wysunięcie rurki do odpowiedniego momentu. Dzięki temu kielichy, które będziemy wykonywali, zawsze będą powtarzalne. Więc to jest bardzo fajna rzecz, że jest ten ogranicznik. To, co warte jeszcze wspomnienia o tej kielicharce, to jest jej waga. Kielicharki z Black Diamonda są robione ze specjalnych stopów, specjalnych materiałów. Dzięki temu ich waga jest w moim odczuciu dużo lżejsza od kielicharek innych producentów, więc to jest warte podkreślenia, jeżeli ktoś chce mieć coś w miarę lekkiego, bo czasami gdzieś musimy pracować z rękami w górze, to taka kielicharka nada się jak najbardziej. Robi kielichy jak najbardziej prawidłowo, nie będę tego teraz pokazywał, bo szkoda Waszego czasu. Uwierzcie mi, że kielichy wychodzące z niej będą takie same jak praktycznie z każdej innej kielicharki. A tutaj w drugim kartonie mam bardzo bliźniaczy model, to jest 14577. Jedyna różnica pomiędzy kielicharką, którą pokazywałem poprzednio, a kielicharką tą, jest taka, że tutaj mamy wkładkę metryczną. Więc jeżeli ktoś z Was jest chłodnikiem albo bardziej pracuje na rurach metrycznych, to taka kielicharka myślę, że jak najbardziej będzie dla niego. Tutaj oczywiście również mamy ten ogranicznik, a cała reszta jest taka sama jak w przypadku tego modelu. Kielicharka Black Diamond, a konkretnie model 15545A. Otwieramy sobie karton, robimy unboxing. I co w kartonie? A w kartonie taka dosyć fajna walizeczka, zobaczcie, z bardzo fajnym kształtem, z bardzo fajnym logo i taką ciekawą strukturą. Tyle, skończmy podniecać się opakowaniem, zobaczmy, co jest w środku. A w środku mamy instrukcję obsługi i kielicharkę, czyli taka wielka walizka, a w środku taka kielicharka. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale niech jest. No i co my o tej kielicharce możemy ciekawego powiedzieć? Jeżeli chodzi o wagę tego urządzenia, tego narzędzia właściwie, jest stosunkowo lekka. Ona nie jest tak lekka jak pozostałe modele Black Diamonda. Jest nieco cięższa przez ten tutaj element, przez ten korpus. Dzięki temu korpusowi my możemy ją założyć na wkrętarkę, a dzięki wkrętarce takie kielichy możemy robić dużo szybciej. Zaraz też zobaczycie, jak taki kielich się robi za pomocą tej akurat konkretnej kielicharki. Mamy tutaj ogranicznik, dzięki któremu kielichy zawsze będą powtarzalne. Tej rurki po prostu nie wyjmiemy dalej, jeżeli będziemy wykorzystywali ten ogranicznik. No i tutaj pokrętło jest pokrętłem, nazwijmy to ręcznym. W innych modelach, które są na wkrętarkę,
na przykład marki Value. Często to właśnie pokrętło również możemy kręcić za pomocą wkrętarki, ale myślę, że nie jest żadnym problemem, żeby tutaj 2-3 obroty zrobić po prostu ręcznie. No i cóż, zróbmy sobie kielich na tej kielicharce. Mamy tutaj już przygotowane rurki uprzednio o średnicy 3/8 cala. Kielicharkę otwieramy. Tutaj mamy fabrycznie włożony już kielich, też wykonany na takiej samej rurce. Dzięki temu wiemy, że kielicharka działała prawidłowo, została przetestowana. No i otwieramy, zobaczmy sobie, jak taki kielich nam wyszedł. Myślę, że no jak najbardziej prawidłowo jest identyczny praktycznie jak ten wykonany oryginalnie w fabryce. Bardzo szybko, bardzo wygodnie można też używać tej kielicharki ręcznie, jeżeli nie macie pod ręką wkrętarki, to za pomocą pokrętła możecie po prostu sami robić sobie takie kielichy. Bardzo fajny model dla tych, którzy gdzieś tych kielichów mają do wykonania troszeczkę więcej w swojej pracy. Myślę, że ułatwi i przyspieszy ich wykonanie. Kielicharka 2 w 1 to jest model marki Black Diamond. Dlaczego 2 w 1? Konkretnie model 14346. 2 w 1 polega na tym, że mamy tutaj jednocześnie i kielicharkę, i roztłaczarkę. Czy tak jest faktycznie? Otwórzmy pudło, żeby nie kupować kota w worku, i sprawdźmy, co jest w środku. W środku mamy taką całkiem przyjemną walizeczkę, nie jest jakaś specjalnie duża. Otwieramy walizę i w walizeczce mamy kielicharkę z listwą, z wkładką. Jest to wkładka calowa, czyli dla tych wszystkich, którzy pracują z klimatyzacją, będzie jak najbardziej odpowiednia. Fajnie, że jest tutaj listwa, dzięki której ograniczamy sobie wysunięcie rurki, przez to te kielichy zawsze będą wychodziły idealnie. Jest ona nieco inna niż kielicharki, które są dostępne na rynku. Tak wygląda troszeczkę jak jakieś takie imadło, nie wiem jak to w ogóle nazwać, ale właśnie dzięki jej wyglądowi mamy możliwość robić i kielichy, czyli to, co mam teraz tutaj nałożone, to jest taki trzpień do rozwalcowywania rurek, do robienia tych kielichów. Natomiast tutaj w walizeczce, w całym tym zestawie, mamy także elementy do roztłaczania rurek i tutaj właśnie przykładowo wziąłem sobie taki element na rurkę 3/8 cala, bo mam tutaj przygotowane rurki 3/8 cala i spróbujmy sobie taką rurkę roztłoczyć. Wiem, że tutaj w materiale chciałem bardziej pokazać, jak się kielichuje, natomiast myślę, że to też jest ciekawe rozwiązanie. Musimy wymienić sobie ten stożek i wierzcie mi lub nie, robię to pierwszy raz, ale jest to na tyle intuicyjne, że materiał będzie bez cięcia, a udało mi się to wszystko zrobić. Teraz, tak żebyście i Wy to wszystko widzieli, wkładamy sobie tą wkładkę, wkładamy sobie ten kamień. Aha, musimy tutaj to podnieść. OK, weszło. W środku mamy rurkę, na której został wykonany kielich fabrycznie, żeby kielicharkę przetestować, a my tutaj chcemy włożyć swoją rurkę 3/8. Tutaj ta suwnica nie będzie nam potrzebna. No i sekret jest taki, żeby po prostu tą rurkę wyjąć sobie nieco dalej niż jak normalnie robimy w przypadku kielichów. Ustawiamy, blokujemy. No i rozpoczynamy roztłaczanie rurki. No i to, co jest istotne, kielicharka ta nie ma jakichś specjalnych ograniczników, nie ma sprzęgła, dlatego my musimy kontrolować, jak dużo tej rurki chcemy roztłoczyć. Zaobserwowałem, że ten cały mój trzpień schował się już w rurkę, więc wysuwamy sobie naszą, nazwijmy to, iglicę. Luzujemy tutaj naszą blokadę. No i zobaczmy, jak
jak roztłoczyła nam się nasza rurka. Myślę, że całkiem przyjemnie. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie już włożyć rurkę w rurkę. Jesteśmy. Czyli mam dwie rurki o średnicy 3/8 cala i tutaj, gdzie było roztłoczone, jestem w stanie ją włożyć, a od drugiej strony, no nie za bardzo. Tutaj myślę, że bardzo fajnie i co warte podkreślenia, nasza rurka nie popękała. Czasami bywa tak, że przy kielicharkach, które, jakby to wytłumaczyć, roztłaczają nam tą rurkę takimi chociażby jakby łopatkami, nawet dwoma czy czterema, to bywa tak, że ta rurka pęka po prostu i jest nie do końca idealnie okrągła. W tym przypadku myślę, że to wyszło bardzo fajnie. Powiem szczerze, że sam jestem ciekawy, jak ta kielicharka robi kielichy. Sprawdźmy w takim razie. Myślę, że Was to również może ciekawić, bo wydaje mi się, że ten trzpień nie ma mimo środu, czyli czegoś takiego, co mają standardowo kielicharki, że trzpień, który wychodzi, obraca się mimo środowo. Dzięki temu ten kielich nam wychodzi. Zobaczmy, jak to będzie w tym przypadku. No i jak wspomniałem wcześniej, nie ma tutaj sprzęgła, więc to my musimy jako użytkownicy, operatorzy uważać. Kielich wyszedł idealnie. Mimo że nie ma mimo środu, to kielich wyszedł bardzo w porządku. Czy taką kielicharkę bym polecił? Szczerze poleciłbym, szczególnie osobom, które raz na jakiś czas potrzebują coś zlutować, roztłoczyć rurkę, jednocześnie potrzebują narzędzie do kielichowania. Takie narzędzie dwa w jednym jest całkiem fajne. Polecam. Przebrnęliśmy przez wszystkie kielicharki spod znaku czarnego diamentu. Przejdźmy sobie teraz może do takich kielicharek mniej markowych, powiedziałbym takich bardzo chińskich, a na koniec zostawimy sobie takie smaczki jak kielicharka tak zwana dziadkowa i bity do kielichowania, bo myślę, że Was to najbardziej będzie interesowało. Ale jak ktoś z Was nie jest zainteresowany tymi, to po prostu przesuńcie się sobie gdzieś tam na koniec materiału. Kielicharka marki Scheinier, jest to model CH275M. Otwieramy sobie kartonik, jak tylko mi się uda, udało się. No i co my tutaj mamy w środku? To jest w ogóle narzędzie, słuchajcie, które jest dwa w jednym. Dzięki temu narzędziu możemy robić zarówno kielichy, jak i roztłaczać rurki. Do roztłaczania mamy tutaj takie właśnie specjalne wkładki. A do robienia kielichów wkładka jest już bezpośrednio nałożona na kielicharkę. Kielicharka wygląda w ten sposób. Mamy do niej dwie listwy, dwie takie wkładki do robienia kielichów. To jest kielicharka, co warte do podkreślenia, metryczna. Nie jest to kielicharka calowa, akurat w tym modelu, bo jest to model M. Natomiast w modelu CH275 zwykłym, bez M-ki, jest kielicharka calowa. Co o niej można ciekawego powiedzieć? To jest kielicharka, z którą zetknąłem się już kilka dobrych lat temu i od razu stwierdziłem, że jest bardzo, bardzo niewygodna w użytkowaniu, co też zaraz postaram się Wam udowodnić. Nie mam tutaj akurat przy sobie rurek metrycznych, mam rurki calowe, natomiast tam jest niewielka różnica. Spróbujmy zatem zrobić na rurce calowej. To, co jest po pierwsze bardzo niewygodne, no to zobaczcie, jak działa ta listwa. Ona nam się po prostu otwiera tak strasznie dziwacznie. No ale okej, niech będzie. Spróbujmy. To, co jest teraz mi się też rzuciło w oczy dosyć ciekawe, to jest to, że z reguły na tych właśnie wkładkach mamy kielichy do zrobienia po jednej stronie, w sensie na przykład z tej strony, a z tej strony kielichów nie robimy. Natomiast tutaj dla małych rurek od 6 do 10 mm kielichy robimy po tej stronie, natomiast dla rurek o średnicy 12 mm robimy po tej stronie. No taka po prostu ciekawostka. No cóż, spróbujmy i my coś tutaj zrobić. Nasza rurka jest około 10 mm. No i tutaj my musimy sami wymyślić, jak dużo tą rurkę będziemy wyjmowali. Nie mamy tutaj żadnych ograniczników. Jak już to mamy wyjęte, no to skręcamy sobie tutaj dwie śruby po to, żeby nam się ta wkładka po prostu nie rozłożyła. No i teraz musimy nałożyć w odpowiedni sposób ten mechanizm kielicharki. Wcześniej sobie nieco wyjmę właściwie, można było powiedzieć, to narzędzie do robienia kielichów.
I to, co jest w tej kielicharce, myślę, że najtrudniejsze, to jest fakt, że musimy odpowiednio nałożyć tą kielicharkę na listwę i tutaj nie mamy żadnych podpowiedzi, w jaki sposób należy to zrobić, bo ona po prostu, jak widzicie, chodzi mi od lewej do prawej. Więc ja tak mniej więcej muszę ustawić się, żebym ładnie wszedł w rurkę. Myślę, że to jest ok. No i rozpoczynam kręcenie. Ok. Wchodzimy idealnie. No i kręcimy. W tej kielicharce nie ma sprzęgła, więc po prostu jak czuję taki dosyć duży opór, zaczynam się wracać. I za pierwszym razem kielich nam nie wyszedł, ale jest na to dobre wytłumaczenie. Ja już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że moja rurka to jest 3/8 cala, a nie 10 mm. 3/8 cala to jest mniej niż 10 mm, to jest tam dokładnie 9, coś tam i robiąc kielich, ta rurka po prostu wpadła mi do środka, nie miała takiej siły zaparcia, więc no przykro mi, ale na tej kielicharce nie pokażę Wam, jak robi się kielichy, bo potrzebujemy rurkę metryczną, której przy sobie po prostu nie posiadam. Czy bym tą kielicharkę komukolwiek polecił? Szczerze nikomu, chyba że Waszym kryterium wyboru jest cena i do zrobienia macie 2, 3, może 4 kielichy w miesiącu. Okej, można się skusić, ale sam osobiście takiej kielicharki bym nie używał. No, mam nadzieję, że Was od zakupu odciągnąłem. Chińska kielicharka o trudnej marce, to jest DSZH albo DSZH, jak kto woli, tak ma. To jest niekoniecznie sama kielicharka, to mianowicie jest zestaw. I zaraz zobaczycie, co w takim zestawie się znajduje. Nie będę czytał modelu, bo jest on dosyć trudny. Otwieramy kartonik w kartoniku, całkiem ciekawa walizeczka. Otwieramy walizkę i co my tutaj mamy? Poza instrukcją obsługi, najprawdopodobniej tylko w języku angielskim, mamy tutaj fajne rzeczy. Mamy gratownik, taki plastikowy w środku z ostrzami. Mamy całkiem ciekawy nóż do obcinania oczywiście rurek. No i całe meritum tej kielicharki, czyli właśnie kielicharka razem z wkładkami. Mamy tutaj dwie wkładki. Wkładki są czarne. Jedna wkładka jest metryczna, druga wkładka jest calowa. Nas oczywiście najbardziej będzie prawdopodobnie interesowała wkładka calowa. Nie ma tutaj żadnych bajerów, jeżeli chodzi o tą kielicharkę, czyli nie mamy żadnej listwy, która ogranicza nam wyjęcie rurki. Nie mamy tutaj żadnych fajnych kolorów, po prostu no kielicharka jak kielicharka. To, co jest warte podkreślenia, a dopiero wyjdzie prawdopodobnie w użytkowaniu, ja w niedalekiej przyszłości zorientowałem się, że jednego elementu w tej kielicharce brakuje, który jest bardzo, moim zdaniem, potrzebny. Mianowicie brakuje tutaj łożyska. Po co to łożysko, ktoś może zapytać. To łożysko po to, żebyśmy idealnie wpadali tutaj w odpowiednie miejsca na tej właśnie wkładce. Kto potrafi robić kielichy, ten pewnie wie, o czym mówię. No i przez to czasami może być trudno zatrzymać się w odpowiednim momencie, żeby zrobić ten dobry kielich, jednocześnie nie uszkadzając sobie tutaj tej wkładki. Więc to jest coś, czego mi w niej brakuje, ale jak ktoś jest też oczywiście w miarę kumaty, no to będzie w stanie sobie nieco właśnie wyciągnąć ten trzpień po to, żeby on zatrzymywał nam się tutaj w odpowiednich miejscach. Więc jest to coś do obejścia, nie jest to dużym minusem. Myślę, że dałbym tutaj taką czwórkę, mocną czwórkę, może nawet czwórkę z plusem, gdybym miał taką kielicharkę ocenić. Czy bym ją sobie kupił? Myślę, że mógłbym sobie ją kupić z tego względu, że jest to całkiem ciekawy zestaw. Samej kielicharki bym nie kupił, kupiłbym sobie ją właśnie w zestawie. Nóż jest bardzo poręczny, bardzo fajny.
Używamy nawet takich noży u mnie na szkoleniach, dosyć fajnie się sprawują. Kratownik też jest całkiem niczego sobie. To, co przekonuje do tego zestawu, to jest cena. Jako chiński trochę no-name, cena jest niezbyt wygórowana i to jest coś, co może przekonać właśnie Was do zakupu tego konkretnego modelu. Narzędzie, które pomoże nam zrobić kielichy, chociaż nie wygląda jak kielicharka, to jest coś takiego. To są tak zwane bity na wkrętarkę, które wykorzystujemy do zrobienia kielichów. W przeciwieństwie do prawdziwej kielicharki, tutaj kielichy będą robione za pomocą prędkości i rozgrzania rurki właśnie przez wkrętarkę, o czym zaraz się przekonacie, jak tylko uda mi się otworzyć to pudełko. Mamy tutaj instrukcję obsługi, dość fajnie ciasno poskładaną. No i wyjmijmy sobie może wszystko. No i mamy tutaj 4 bity do zrobienia kielichów na rurce 1/4, 3/8, 1/2 i 5/8. Więc są to takie rurki, które prawdopodobnie w swojej pracy wykorzystujecie najczęściej. A jako, że ja tutaj mam rurkę przygotowaną 3/8, to wyjmijmy sobie też taki bicik 3/8. Zakładamy bit do wkrętarki. Potrzebujemy rurkę. Rurkę warto wcześniej wygratować oczywiście. Ta rurka nie była wygratowana, więc sobie ją przygotujemy. Tutaj warto założyć sobie rękawiczkę. Ja przynajmniej tak zrobię, dlatego że tak jak wspomniałem na początku, kielich będzie robiony poprzez rozgrzanie rurki, więc faktycznie ta rurka tutaj nam się może rozgrzać. Dla bezpieczeństwa warto sobie taką rękawiczkę założyć. Wkrętarka do robienia takich kielichów za pomocą bitów musi być o odpowiedniej mocy, a dokładnie o odpowiedniej prędkości. Nie znam tych danych na pamięć, więc wyświetlamy je dla Was tutaj. Wkładam sobie takiego bita do rurki, uruchamiam wkrętarkę. Odpowiednio dociskam, no i jak widzicie, kielich nam wyszedł. Różnica pomiędzy kielichem, który wychodzi nam z takich bitów, a kielichem, który wykonamy za pomocą jakiejkolwiek innej standardowej kielicharki jest taka, że taki kielich z innej kielicharki będzie miał ostrą krawędź, ostre odcięcie od korpusu rurki do kielicha, natomiast kielicharka taka bitowa po prostu powoduje nam to, że idzie nam rurka i jest takie bardzo delikatne wygięcie. Nie jest to, myślę, ani wadą, ani zaletą, dlatego że ten kielich też nie jest tak mocno roztłoczony, powiedzmy. On tak na dobrą sprawę, jak jeżeli przyjdzie na niego nakrętka, skręcimy to wszystko odpowiednią siłą, on tam się odpowiednio jeszcze dokształci. To, co jest minusem i co często jest zarzucane takim właśnie bitom, jest to, że ta rurka tutaj jest nieco cieńsza, że końcówka tego kielicha jest nieco starta właśnie przez to, że siłowo robimy po prostu ten kielich. Czy jest to prawdą? No trudno mi powiedzieć, trzeba byłoby dokonać pewnie odpowiednich badań i porównań. Jeżeli ktoś ma do wykonania dużą ilość kielichów, z pewnością jest to naprawdę bardzo szybkie rozwiązanie. Warte, myślę, polecenia. Kielicharka dziadkowa, czyli taki, można byłoby powiedzieć, święty graal wśród instalatorów klimatyzacji. Jeżeli gdzieś coś w internecie czytaliście o kielicharkach, to z pewnością trafiliście właśnie na takie sformułowanie, na taką nazwę jak kielicharka dziadkowa. Są to kielicharki, które są bardzo trudno dostępne. To, co tutaj trzymam w rękach, to nawet nie jest oryginalna kielicharka dziadkowa, to jest jej replika. Natomiast zasada działania jest identyczna. Co o tej kielicharce możemy powiedzieć? Ja przyznam się szczerze i być może tym narażę się wielu instalatorom, szczególnie tym starszej daty. Od samego początku byłem wrogiem tych kielicharek, z tego względu, że one są po prostu bardzo, bardzo niewygodne. Natomiast ci właśnie starsi często instalatorzy, ci może bardziej doświadczeni, którzy rozpoczynali swoją przygodę od wykorzystywania właśnie takiej kielicharki do robienia kielichów, często nie są w stanie się przekonać do czegoś innego, nie chcą sprawdzić, jak działają takie bardziej nowoczesne rozwiązania, no i po prostu upierają się przy tym, że to jest idealne rozwiązanie i ono robi super kielichy. Czy takie kielichy robi? Zobaczcie sami, weźmy się zatem do pracy.
Żeby tutaj zrobić kielich, musimy włożyć tak zwany kamień. Kamień tutaj składa się z dwóch elementów. Są to takie koło, powiedzmy, przecięte na pół, taka forma, która pozwoli nam zrobić kielichy. No i do każdego kształtu oczywiście mamy oddzielne kamienie, w zestawie takie kamienie są. Tutaj mam już kamień przygotowany pod rurkę 3/8, a tutaj mam przygotowaną również rurkę o takiej samej średnicy. Więc żeby taki kielich zrobić, musimy sobie zaaplikować jeden kamień tutaj w to miejsce. Drugi kamień wkładamy sobie tutaj, tak żeby nam mniej więcej klikło. Co dalej? Dalej musimy włożyć sobie rurkę, a rurkę wkładamy tak, żeby mniej więcej wystawała nam z kamienia, ja myślę, że na około takie 2-3 mm, aczkolwiek tutaj to nie jest mocno istotne. Zamykamy sobie kamień i musimy teraz to wszystko dokręcić. To, na co większość instalatorów przeklina, używając tej kielicharki, to jest to, że te kamienie często bardzo niewygodnie nakłada się gdzieś stojąc na drabinie. Ale idźmy dalej. Mamy kamienie nałożone, mamy to wszystko skręcone. Teraz rozpoczynamy kręcenie tym pokrętłem. Bardzo ważne jest to, że tutaj jest specjalny przycisk, po kliknięciu którego będzie działał nam gwint i element, który roztłacza nam rurkę, kielichuje, będzie się wkręcał. Jeżeli ten przycisk, powiedzmy, jest nie wciśnięty, to teraz kręcąc nic się nie dzieje, rurka nam wcale głęboko nie wchodzi. No więc dobrze, klikam sobie nasz przycisk, mam nadzieję, że to będzie tutaj fajnie widoczne, staram się to jakoś uchwycić, żebyście mogli to zobaczyć. O, może w ten sposób. Guzik wciśnięty, kręcę pokrętłem, no i zaczynamy robić nasz kielich. Jest to bardzo niewygodne w trzymaniu, żebyście też widzieli, jak to tam wszystko wchodzi. A ja jednocześnie również muszę obserwować, jak to wchodzi. Doświadczeni instalatorzy mówią o wykonaniu 3 obrotów. Ja przez tą moją gadkę przestałem liczyć moje obroty, ale myślę, że tutaj kielich został już zrobiony. Musimy go właśnie obserwować. No i znowu z wciśniętym przyciskiem kręcę w przeciwnym kierunku. Luzujemy sobie tutaj. Dzięki temu możemy otworzyć kielicharkę, no i zobaczyć, jak nasz kielich wyszedł. A nasz kielich wyszedł bezpośrednio już z kamieniem. I czy został zrobiony prawidłowo? No myślę, że został zrobiony prawidłowo. No kielich jak kielich. Powiedziałbym może, że nie ma takiej ostrej krawędzi pomiędzy korpusem rurki a samym tym roztłoczeniem. Podobnie jak to rzecz ma się w przypadku bitów do kielichowania. Ale nie jest to ani wadą, ani plusem. Myślę, że to jest w porządku. Kielicharka robi kielichy, no takie jest jej zadanie. Natomiast no, ja osobiście uważam, że jest bardzo niewygodna w użytkowaniu, bo właśnie mamy kamienie, które składają się z dwóch oddzielnych elementów. Te kamienie należy nakładać. Cena tej kielicharki jest troszeczkę wysoka. Jeżeli chcecie kupić oryginalne, to kolejka jest bardzo duża. Gdzieś tam można szukać na różnego rodzaju portalach aukcyjnych czy serwisach ogłoszeniowych. Być może ktoś ma oryginał do sprzedania, ewentualnie takie właśnie chińskie repliki, bo przypuszczam, że to właśnie też jest gdzieś wyprodukowane w Chinach. Myślę, że są lepsze kielicharki, wygodniejsze niż ta konkretnie, ale jak ktoś lubi taką kielicharkę, no to też nie będę przekonywał, żeby sprawdził sobie coś innego, żeby się czegoś innego przekonał. Po prostu używajcie tego, co jest dla Was wygodne. Mam nadzieję, że udało mi się zaprezentować dla Was różnego rodzaju kielicharki, jakie możecie spotkać. Od tych takich standardowych, przez dziadkowe, po bity, po kielicharki, na które można nałożyć wkrętarkę. Więc jest naprawdę dużo różnych rozwiązań. To, co jest istotne, to jest to, żebyście wiedzieli, jakie są rozwiązania, żebyście dopasowali je do tego, jak Wy często kielichy robicie, jak dużo ich robicie, jak bardzo wygodnie chcecie je robić i jaki macie budżet. No i według tego możecie sobie dobrać Waszą kielicharkę. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je tutaj poniżej w komentarzu. Jeżeli coś zrobiłem źle, coś wyjaśniłem źle, również śmiało możecie napisać. Wszystkie konstruktywne uwagi chętnie przeczytam, dostosuję się do nich w przyszłości. Jeżeli jesteście zainteresowani tym sprzętem albo jakimkolwiek innym sprzętem, to też odsyłam Was
do nas na sklep, na naszą hurtownię, gdzie znajdziecie te urządzenia, jak i inne narzędzia, które przydadzą Wam się pewnie w codziennej pracy. Zachęcam oczywiście standardowo do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę, napiszcie jakiś komentarz, dzięki temu będziemy wiedzieli, czy takie materiały Was interesują, czy chcecie takich materiałów więcej, wtedy je dla Was nagramy.